mówić tak pokrótce do ceny, a na koniec przejść do pokazania kawałków kodu. Może ktoś będzie miał ochotę, to może też spróbować coś tam napisać. Ogólnie oczywiście będę mówił o cechach, o tym, jak wyglądają szablony, jak wstawia się dane, jak jest budowany kontroler, o takich elementach jak filtry, dyrektywy, komunikacja z serwerem i testowanie. Przede wszystkim jest to oddzielone, jest oddzielone od danych, chociaż twórcy twierdzą, że to nie jest taki typowy wzorzec projektowy. Uważają, że to jest troszeczkę inny. Twórcami są dwaj panowie, jeden z nich się pracuje w Google i Google wspiera ten framework. Natomiast drugi już pracuje jakby na siebie w innej firmie. Jest oddzielona manipulacja brzegiem od aplikacji, to znaczy, że jeżeli piszemy kod JavaScriptowy, w którym w zasadzie my sami jakby nie manipulujemy, nie potrzebujemy ani klas, wszystko osadza się na takich specjalnych znacznikach, czyli niepotrzebne nam do tego jQuery, chociaż można łączyć. Oddzielenie części serwerowej od klienckiej, no to jest główna zaleta wszystkich aplikacji typu SPA, czyli Single Page Application. To daje duże zalety, bo po pierwsze możemy przypisywać osobno frontend i backend. Możemy dobierać dowolne technologie właśnie backendu, czyli można aplikację podłączyć zupełnie inny serwer, nawet na Azure można przyjść, ktoś chciał. Uproszczony jest sposób testowania. Jedną z jakby powodów, dla których Angular się tak zrobił popularny, właśnie wynika z tego, że dość łatwo się tam testuje. Kod HTML można integrować z różnymi frameworkami, tutaj Bootstrap na przykład, ale też jQuery dobrze się sprawdza. Też tak tam Dojo, a takie różne frameworki javascriptowe jak najbardziej można ich używać. Jest bardzo rozbudowany i składa się z różnych modułów. No jest w tej chwili jeden z najlepszych frameworków do właśnie aplikacji SPA. Łatwo się go w miarę oczywiście łatwo się go nauczyć, dużo łatwiej niż inne rozwiązania, jest dużo rozwiązań, które mają zbliżone możliwości, ale te inne rozwiązania, tak jak Emerald, tak? Znaczy, w każdym razie te inne rozwiązania są dość trudne do nauczenia się. Na przykład ktoś zna Backbone.js, no to Backbone.js jest taki prostszy, ma mniejsze możliwości, więcej trzeba się napisać tego kodu, bo to jest trochę bardziej wydajny. Natomiast jest, może korzystać, tak jak już mówiłem, o jQuery. Ma jeszcze różne dodatkowe moduły, ludzie sami dopisują różne elementy. Angular UI to jest taki specjalny moduł, który powoduje, że troszeczkę szybciej działa na dużych skalach. Szablon. Jak wygląda szablon? W szablonie kluczowym elementem są oczywiście skrypty. I to są te dwie pozycje. Czyli dodajemy Angular i tutaj Angular Raw. Te skrypty, te pozostałe to są jakieś tam skrypty, których prawdopodobnie są kontrolery. Teraz włączymy aplikacji. No i tak wygląda przede wszystkim szablon, tak? Dalej będą znaczniki. W pliku JS na przykład, w jednym z plików JS tworzymy aplikację, tworzymy moduł, dajemy mu nazwę, tutaj piszemy, jakich będziemy używać modułów Angulara bezpośrednio. I następnie tworzymy, w tym momencie robimy jeszcze konfigurację.
Musimy skonfigurować ścieżki, które będą w naszej aplikacji. Tak na przykładowo w zasadzie jest tylko jedna ścieżka. I w przypadku, kiedy ktoś pisze coś innego niż to, to i tak go przerzuci do mnie. Przykładowy kod. Jak się wstawia się szablony? Znaczy tak, mamy tutaj szablon jakby głównej strony, natomiast do... Tutaj mieliśmy szablon głównej strony. Natomiast my możemy dostawiać do tej głównej strony następne jakby dokumenty HTML i wstawiamy je za pomocą takiego właśnie polecenia. NG to jest wiadomo, że chodzi o Angulara. Także to pewnie podejrzewam, że starsze przeglądarki tego mogłyby nie obsługiwać. Także natomiast dalej, jeżeli chcemy przykładowo, tak, jeżeli dodamy taką, taki link, tak, w HTML-u, to później on nam czyta tę stronę host i to będzie, ona powinna się nazywać host HTML, tak jak tutaj było host HTML, czyli musimy ją mieć w naszej ścieżce, ten plik HTML. I on po kliknięciu na tę kotwicę, on nas przeniesie do takiej strony o takim adresie, ale to nie będzie przeniesienie, tylko po prostu strona się przeładuje, znaczy nie przeładuje właśnie, przemieni tylko jakby tą główną część pozostanie, tylko ten szablon, który tam wstawiamy na miejscu, się wybierze. Wstawianie danych do HTML-a. Jest kilka metod. Jedną z metod jest po prostu wstawianie dwóch nawiasów kadrowych i tutaj jakiś obiekt się zmienia. Skąd te zmienne obiekty się bierze, to za chwilę powiem. Natomiast inną metodą to jest poprzez znacznik. To jest znacznik model. Jest jeszcze znacznik pi, który działa dość podobnie do tego. Różnica jest tylko taka, że model działa tylko w zasięgu lokalnym, a bit wykorzystuje również tak zwany zasięg ruch. I tutaj następuje podmiana tego w całym tekstu w elemencie, natomiast w tym tylko to, co jest w nawiasach, tu te słowa zostaną zachowane i dołożony zostanie nowy tutaj tekst tej zmiany. Wstawianie kolekcji. Jeżeli mamy jakąś tablicę, to możemy iterować po tej tablicy. Tak? Do tego służy takie polecenie. Nie, to jest to. No właśnie, czyli obydwa te polecenia już nie wiem. Obydwa te polecenia nie wiem. Kontrolę. Kontrolę tworzymy używając. To jest jakby może. To działa jak wzorzec fabryka. Tworzymy kontroler kontrolera utworzonego wcześniej. I mamy kontroler, nazwę tego kontrolera i funkcję. Funkcja, tu następuje wstrzykiwanie zależności. Funkcja wstrzykuje, pobiera, czyli w tym razie to jest obiekt, który zostanie stworzony, on pobiera takie w tym przypadku trzy zmienne. My możemy tutaj wybierać różne zmienne, ale one mają ściśle określone nazwy. Scope, czyli zasięg lokalny. Location, czyli lokacja taka naszej poprawnej strony, czyli w tym momencie, w którym jesteśmy. No i root scope to jest globalny, zasięg globalny, czyli między różnymi kontrolerami możemy wymieniać dane. I te zależności zostaną wstrzyknięte. Jeżeli w innym kontrolerze aplikacja już działała, to tam wszystkie te zmiany, które nastąpią poprzez scope, mogą się dostać do tego kontrolera. No i tutaj w środku tworzymy zmienne. No i te zmienne jak tworzymy, to nie tworzymy takich lokalnych zmiennych, tylko musimy tworzyć zmienne w zasięgu właśnie scope lub root scope.
Dzięki temu one później zostaną wykorzystane do wstawiania właśnie do na przykład do szablonu. No właśnie, tutaj już powiedziałem o tym, tak, czyli w tak HTML musimy dodać, w pewnym miejscu musimy podać ng-controller i nazwę tego kontrolera i od tego momentu wszystkie zależne, czyli wszystkie potrzebne elementy będą jakby w tych elementach będą wyszukiwane tagi ng i będą wstawiane albo modele, albo ewentualnie funkcje. No i tak to o tych już obiektach mówiłem. Jeżeli chcemy zdarzenia ustawić, no to robi się to w taki sposób. Tutaj wszystkie te zdarzenia, które w JavaScriptie są obsługiwane, czyli można łatwo się domyślić, tam będzie i tak dalej. Również można na przykład chować i pokazywać element, tak jak w jQuery robi się to funkcją hide, bo to tutaj po prostu dajemy logiczny, prawda czy fałsz i w zależności czy to jest prawda czy fałsz, to nam to albo się pojawia, albo znika. Czyli jeżeli w jednym miejscu zmienimy na false, no to ten element, który jest oznaczony tym właśnie tagiem, znika. Filtry to jest taki dodatek, jeżeli tworzymy jakiś, mamy jakąś zmienną w naszym modelu, to możemy zmieniać jej zachowanie. To jest taki przykład dołożenia złotówek, czyli żeby traktowano jako złote i on po prostu pobiera tę zmienną i wykonuje funkcję na niej, ta funkcja zwraca wartość plus spacja złoty, tak? I są gotowe filtry, które można wykorzystywać. Każdy może sobie sam taki filtr napisać. Dyrektywy. Jeśli chodzi o dyrektywy, to w zasadzie one działają trochę jak takie wstawianie całych gotowych elementów HTML. Przecież te elementy HTML mogą powstawać w taki sposób dynamiczny, czyli my możemy, bo tutaj jest wstawiony co prawda tylko tekst, ale można normalnie wstawiać cały pełen HTML. Czyli tak jakby po stronie aplikacji wytwarzamy HTML na bieżąco, w zależności od sytuacji i podstawiamy. Jeśli chodzi o komunikację z serwerem, to musimy korzystać z jakichś zewnętrznych jQuery czy coś takiego, tylko możemy bezpośrednio, jest zbudowany HTTP, obiekt HTTP i on obsługuje większość, w zasadzie chyba wszystkie typy zapytań HTTP. Nie obsługuje tylko takich zapytań rozszerzonych, takiego webcam czy coś takiego. No i tutaj ten kod jest bardzo prosty, bo to widać, że tutaj jest adres, o który pytamy. Tu są parametry, później jeżeli jest sukces, czyli jeżeli się powiodło, dostaliśmy odpowiedź, to on wywołuje tę funkcję. Jeżeli się nie powiedzie, no to w przeciwnym wypadku można też wykonać jakieś działanie. Jeśli chodzi o testowanie, to opisane jest testowanie, ogólnie dobrze jest opisane w Jasmine. Jest to miły do testowania framework, to niestety mi się nie zmieściło, dlatego muszę tak pokazać. Działa to, w zasadzie to jest takie testowanie typu behavior driven development, czyli poprzez zachowanie, czyli zakładamy, że jakieś zachowanie będzie i sprawdzamy to zachowanie, ale żeby to zachowanie sprawdzić, to najpierw musimy jakby całość odtworzyć. My tutaj przed całym testowaniem musimy wszystkie te elementy, których używamy, kontrolery, root scope, tak, musimy wytworzyć. To samo, jeżeli chcemy mieć obiekt scope, to musimy to sami wytworzyć, przekazać do kontrolera, zrobić funkcję inject. No i wtedy
całość naszej aplikacji zadziała i to, co tam ustaliliśmy, że ta aplikacja ma na początku w czasie inicjacji jak w stanie zmienne, no to wtedy one wszystkie powstają i dopiero wtedy możemy tutaj w tym miejscu zaczynać testowanie, tak? No i testowanie, że powinno, tak? Czyli tak jak blisko się robi, czyli oczekujemy jakieś tam zachowania i sprawdzamy, czy to zachowanie jest. Później na przeglądarce spala się to oczywiście wszystko w przeglądarce, chociaż dużo jest opisów na temat właśnie Node.js, bo wiele osób właśnie później korzysta z Node.js i jako backend.